Artur Schroeder. Awantury teatralne przed i po premierze. Czy pamiętacie uczucie, jakiego doznawaliście przed egzaminem i bezpośrednio po odbytym już egzaminie, kiedyście nie byli pewni wyniku? Naturalnie ważkie to w swych kombinacjach pytanie stosować się może tylko do egzaminowanych, którzy jak ja nigdy w przeciwieństwie do tak zwanych pospolicie kujonów nie mieli czasu jakoś wyuczyć się wszystkiego tak, że zawsze pozostawały jakieś braki, luki, niedoczytane stronice, nieoglądane książki, jakieś niezrozumiałe zdania, problemy, których nie czas już było rozwiązać, bo akurat nie było coś przyjemniejszego do roboty. Człowiek przed egzaminem był zawsze jakiś milszy, lepszy, bardzo usłużny, nawiązywał skwapliwie z dawna zaniedbaną znajomość z Panem Bogiem. Nawet po cichutku robił śluby, iż jeśli mi się uda, to... Darowywał wszystkim krzywdę, z miłością patrzył w oczy najbardziej znienawidzonym profesorom. Litował się nad każdym pokrzywdzonym, dawał chętnie jałmużnę na intencję, którą doszeptywał sobie w duszy nękanej niepokojem. Uważał ogromnie, by kogoś nie skrzywdzić. Był jednym słowem wysubtelniony, tym więcej, że nie domagał zwykle w tych czasach na żołądek, czego przyczyną jest mało znane w medycynie, popularne jednak określenie ze strachu. Nie należy drwić z tego i uważać to za objaw podłego tchórzostwa, boć ludzie najmężniejsi, tacy, co to już trzykrotnie byli żonaci i zdawali zapóźnione egzaminy, podlegali tym psychicznym i fizycznym przypadkom. W kilka lat jeszcze po takich historiach śniło się człowiekowi to wszystko tak, że zrywał się z łóżka od razu wytrzeźwiony, choćby całą noc skrzętnie zabawiał się szkłem w gronie przyjaciół. Znacie to uczucie? A więc zrozumiecie aktora czy aktorkę. Nie piszę naturalnie o gwiazdach, gdyż nie jest to traktat astrologiczny. Choć i co do nich mam niejakie podejrzenie, naturalnie jak zawsze nieuzasadnione. Na kilka chwil przed premierą i po premierze. Przecież ci nieszczęśliwi ludzie zdają ciągle egzamin i to jeszcze często przed profesorami, którzy sami niewiele mają pojęcia o przedmiocie. Nie chciała bestia kończyć studiów, żalił się pewien ojciec na syna, więc go wkręciłem do redakcji, gdzie pisze o teatrze. Może też tym się tłumaczy ten dziwny fakt, iż wielu z aktorów cierpi na chroniczne niedomagania żołądka, a plotkarze mówią, iż to z nieporządnego życia. Tylko pomyślcie, kilkanaście razy w roku zdawać taki egzamin. Jakiś to ciężki zawód, ile potrzeba wytrwałości, poświęcenia, ile zdrowia. Jak się wreszcie człowiek taki zahartuje przeciwko wszelkim bólom i dolegliwościom życia? Nie dziw, że aktor żyje o 30 lat dłużej niż każdy normalny, porządny człowiek, czego żywych dowodów mamy aż tyle, iż wreszcie uwierzyć się musi twierdzeniu specjalistów w tych sprawach, że aktora boi się nawet śmierć, by jej nie wziął na kawał. Przecie to nieuchwytne, świetne określenie, pochwalą mnie egzekutorzy podatków, krawcy, szewcy i handlarze. Indywiduum już tyle razy na scenie truło się, wieszało, strzelało, topiło i z powodzeniem konało, aż dreszcz widzami trząsł jak w trupiarni. Nic takiego nie zmoże, nikogo się nie boi, tylko recenzenta. Ale bo też Torquemada był lichym pajacem wobec takiego inkwizytora z fotelu redakcyjnego, fuszerem w wynajdywaniu tortur, marną imitacją Belzebuba w znęcaniu się nad swą ofiarą. Ostatecznie w końcu wziął i zabił. Skończone. Delikwent przestał dychać. A taki recenzent? Ten ci jest, który potrafił patrzoną ofiarę dobijać lata całe. Systematycznie. Uczenie.
według pewnych niezmiennych reguł i zasad. Zasady. Przede wszystkim, mówił uprzejmie kat Norymbergi, już w roku 1560, pozwalając zdjąć na kwadrans czarownicę Forster z rozżarzonego rusztu. A zawsze robi to z gestem tragicznie ofiarnym dla dobra sztuki i kultury. Och, och! Darujcie więc wszystkie grzechy i małe śmiesznostki, artyście, i raz jeszcze wywołajcie widma waszych egzaminów. Szczęśliwi pod tym względem są nasi niektórzy urzędnicy na wysokich stanowiskach, którzy w ogóle żadnych egzaminów nie zdawali. Oni też z większym niż inni czytelnicy znudzeniem czytać będą te liche ględzenia. Na kilka minut przed podniesieniem kurtyny w dzień premiery najnieznośniejszy aktor jest miły, skupiony, ustępliwy, o nie klnie, nie rzuca się na nikogo, z powagą chodzi po scenie i szepce coś. Fragmenty roli czy modlitwę, zawracając ciągle do otworu w kurtynie, przez który już inny patrzy kolega. Jak tam? Dobrze. A ci już są? Znaczy, to naturalnie recenzenci. Prawie wszyscy. O, ten z głosu opinii już się ładuje. Widać to. Pokażcie, pokażcie. Aha. Grajże tu dobrze, jeśli oczami cię tak świdruje. Uśmiecha się ironicznie. Szepce do tej panny wysokiej, z którą chodzi. Pewno człowieka nicuje. Nigdy nie patrzę tam, bo żebym nie wiem, jak umiał rolę, to się wysypie. Takiemu dobrze. Niech by tu był. O, jestem przyjemniaczek z wieści codziennych. Że też to takiego żadne auto nie przyjedzie. A tyle przecież wypadków codziennie. O, jest już doktor Capowski. Ten przynajmniej wie, co pisze i zna się na tym. Reżyser przegląda jeszcze raz scenę, robi się cisza i ten najmilszy, nie nadużywając tego frazesu, najpodnioślejszy nastrój, kiedy to aktor wydaje się niezwykłym histrionem, lecz szlachetnym interpretatorem uczuć i słów autora. Zapodziały się gdzieś intrygi, codzienne troski, kłótnie, nawet obawa przed prasą. Znika mały człowieczek i jawi się artysta, mający jeden tylko cel przed oczyma. Sztukę. Kurtyna poszła w górę. Akt pierwszy przeszedł. W garderobach ruch. Artyści nie biorący udziału w przedstawieniu czynią uwagi. Po drugim akcie, o ile ktoś bardzo się podobał, przychodzi do niego kolega i tak niby mimochodem rzuca. Wiesz, ten z wieści codziennych mówił do mojego znajomego, iż sztukę zeżnie. Dostanie się pewno i tobie, biedaku. Ale nic sobie z tego nie rób. Na korytarzu między garderobami słychać uwagi. Podchodzi do mnie w pewnych już latach artystka i pyta. Jakże się panu podobała Dramińska? Owszem, bardzo. Nie dla niej ta rola. To doskonała artystka, tylko... To tylko trwa 10 minut i przez ten czas zdołała już tak ją spreparować, że nic się z jej talentu właściwie nie zostało. Na zakończenie jednak cukruje swą przemowę. No, to jednak dobra, no dobra artystka. Tak jest. Podchwytuje druga. Tylko nie umie się ubrać. Brak gustu. Ona tak śmiesznie wymawia słowo kocham. Dodaje inna. Że nie wiem, dlaczego zawsze mi się chce śmiać, ale gra dobrze. Do tych przyjacielskich rozmówek wszyscy są przyzwyczajeni i nikt sobie z tego nic nie robi. Nie myślą o nich bohaterzy dzisiejszego wieczoru, którzy wywołani przed kurtynę
śledzą przede wszystkim minę augurów gazeciarskich. Wiedzą dobrze, gdzie który siedzi. Jeden rzut oka i wie się, co który z nich myśli. A może jednak? Licho wie, przecież grałem dobrze. Ta scena z pojedynkiem udała się. A koniec trzeciego aktu publiczność wywołała, ale kto wie, co oni? Zupełnie to samo myślał sobie człowiek w czasie egzaminu. I tak samo odczuwał czczość w żołądku. Akt czwarty, koniec. Chwała Bogu, jutro już będzie się grało inaczej, bez tego sztyletowania oczyma. Zmęczony, zdenerwowany, idzie artysta na kolację do restauracji, gdzie jadają niektórzy krytycy. Podobno jest rzeczą udowodnioną, że ofiarę ciągnie do miejsca zbrodni, iż maltretowany pcha się często na oczy swego prześladowcy, iż delikwenci lubią obserwować katów. W restauracji siedzi istotnie trzech krytyków. Aktor, który grał dziś główną rolę, przechodzi przez salę, kłania się i pilnie śledzi odpowiedź na ukłon. Ten z wieści codziennych coś dziwnie grzecznie się odkłonił i zaraz coś zaczął szeptać. Pewnie urabia kolegów. Czuje się to tak, że ci nie smakują potrawy. Nawet wino jest wyszukanie kwaśne. A te papierosy? Przed udaniem się na spoczynek jeszcze raz generalny rachunek sumienia. Nie, naprawdę było dobrze. Może to tylko jedno wejście. Ale tego nikt nie zauważył, tylko reżyser. Dobrze było. Diabli jednak wiedzą. Cóż to dziś z tym żołądkiem? Śledź był nieświeży? Nazajutrz staje się wcześniej niż zwykle i idzie do kawiarni, gdzie są wszystkie dzienniki. Kawa i dzisiejsze dzienniki. Najpierw dzienniki. Szkoda, że paliło się na czczo papierosy. Oj, niedobrze. I serce wariuje. Są wieści codzienne? O, dziękuję. Czy gorącą kawę? O, wszystko jedno. Są recenzje. Naturalnie o samej sztuce nie czyta się, bo to tylko obchodzi autora. Aha. Jest. Można było przypuszczać. Trzeba tę stronę z wieści jakoś wyciąć. Po co ludzie mają czytać? Chwała Bogu, że jest dosyć rano. Tu przychodzą dopiero około 10. Co? I głos opinii niezadowolony? Jak? Najlepsze było to fatalne wejście. A to się zna. Inni? O, tak sobie. Niejako. Kelner, co to za kawa? To świństwo. Jak można podawać? Co? Ja mówiłem, żeby dać zimną? To już bezczelność. Ostatni raz tu jestem. Płacić. Tymczasem w czytelni teatralnej przygotowano już dzienniki i te, które najwięcej wymyślają, starannie ułożono na wierzch. Otwarto nawet w tych miejscach, gdzie jest recenzja. Ha, dobrze, kochani koledzy. Nasz bohater nie kwapi się jednak do czytelni. Przyszedł koło południa. Kręci się po korytarzach. Czytałeś? Pyta go kolega. Co? Recenzje. Zasady głupstw nie czytam. Wszystko jedno. Czy ganią, czy chwalą. Co oni się na tym znają? Ciebie nie oszczędzono. Tak? Spróbuję to przeżyć. Szczęście, iż tutejszych gazet nie używam do czytania. Kiedy byłem w Berlinie, u Reinharta,
Pochwalono jednak w tych samych gazetach drugiego aktora, grającego mniejszą rolę. Ten również już w kawiarni przeczytał wszystkie gazety i jest dziś wcześniej w czytelni teatralnej. Spod rąk mu jakoś biorą gazety. Udaje, że nie chce czytać. Może zagramy w domino. Czytałeś recenzję? Zasadnie czytam. Pochwalili cię. Czy tak? Nie spieszno mi do tych elukubracji. Wierzę tylko doktorowi Capowskiemu. Wie, że ten najlepiej napisał. Czy chwali, czy gani. Zawsze ma rację. To bardzo mądry człowiek. A zna się na teatrze. Ho, ho. On też cię chwali. Tonem jak najobojętniejszym. Tak? Grajmy. Ja jeszcze przeczytam, nie pali się. Nigdy na mnie recenzje nie robiły wrażenia. Sam wiem, co jestem warty. O godzinie 1 w południe czytelnia wypełniona, recenzje przeczytane. Robi się głośne uwagi. Gdyby te uwagi mogli słyszeć panowie z foteli recenzyjnych, zwłaszcza jeśli, co się często zdarza, recenzent chwali najsłabsze punkty wystawienia lub naświetla psychologię jakiejś postaci inaczej niż nawet sam autor myślał. Nie wiem, jak mam już zagrać. Żali mi się młoda, bardzo zdolna aktorka, prawie z płaczem. Wczoraj miałam takie powodzenie. Reżyser specjalnie mi dziękował, a dzisiaj? Czytał pan pewnie? Nic nie szkodzi. Niech pani pójdzie ze mną na górę. Pokażę pani ciekawy dokument. Z pewnego starego wydawnictwa teatralnego, które dosłownie cytuje recenzję redaktora Gazety Narodowej, sławnego Dobrzańskiego. Pokazuje jej fragment oceny występu Modrzejewskiej. O, głos lichy, mały talent. Może kiedyś Modrzejewska będzie mogła występować w drugoplanowych rulkach, w lekkich sztukach. Widzi pani? Modrzejewskiej to wypisał. Największy przed 50 kilku laty redaktor, którego jednak Bóg prędko pokarał, bo sam był dyrektorem teatru i wciekał się potem na prasę. A Modrzejewska? Ha, to pani wie. A tak. Wtrąca reżyser, który wszedł właśnie. Wszystko się zmienia, tylko recenzent nie. Jest jak pchła, nigdy nikt nie wie, jak na kogo skoczy. To głębokie porównanie wywołało na moje usta uśmiech pobłażliwy. Wszakżeż i ja byłem recenzentem. Nagadano mi za reżyserię, ale i panu też za nieszczęśliwy wybór sztuki. Z widoczną ulgą dorzucił reżyser. O losie, o przeznaczenie. Byłem już pchłą, jestem ofiarnym kozłem. Jeśli tak dalej gradacyjnie pójdzie, czemże ja jeszcze będę? Czym będę?